Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić, jak należy w sposób prawidłowy wymieniać filtr pyłkowy w samochodzie Grande Punto. Filtr ten znajduje się pod schowkiem w desce rozdzielczej po stronie pasażera. Najpierw należy zdemontować osłonę tunelu bocznego. Później, odkręcając śrubę osłony filtra przeciwpyłkowego, należy zdemontować osłonę i wyjąć z mieszalnika zużyty filtr. Nowy filtr należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest uszkodzony lub zatkany. Strzałka przepływu powietrza, tak zwane airflow, powinna być skierowana w kierunku przepływu powietrza w mieszalniku. Należy włożyć nowy filtr do mieszalnika. Później powinno się odpowiednio ustawić w gnieździe pokrywę filtra i zakręcić śrubę. Po wkręceniu śruby należy po raz kolejny upewnić się, że osłona jest odpowiednio zamocowana w gnieździe. Następnie należy zamontować osłonę boczną tunelu. Wymiana filtra jest stosunkowo prostą czynnością serwisową. Natomiast wraz z wymianą owego filtra należy zawsze odgrzybić klimatyzację. Operację tę można wykonać tylko w profesjonalnym serwisie Fiat. Dziękuję za uwagę.